Cześć, tu Ania po godzinach. Mam zielone portki, ha, ha, ha. Z koniczynki mam te portki. No, jesteśmy tutaj w mojej maszynowni, czy jak to tam nazwać. W zasadzie nic się nie dzieje ciekawego. W zasadzie nic wielkiego nie zrobiłam od ostatniego naszego odcinka. Tutaj mi się już skończyły robić te zapasy węgla. Mam teraz mnóstwo zapasu koksu. Tutaj tych silniczków nie wyłączam, tych na górze, bo one niczemu nie szkodzą, nie zepsują się na pewno, więc mogą sobie tam chodzić, nie wybuchną i tak dalej. Więc po prostu niech sobie chodzą, bo nie chce mi się tam wskakiwać i wyłączać. A jak trzeba będzie przerobić znowu węgiel, to na koks to będzie. Jeszcze nie wiem, do czego wykorzystano stali. Cały czas jest tyle, ile było. Nie wiem, co z tym kreozotem zrobić. Tutaj sobie zrobiłam zmiany. Każde urządzenie ma swój silnik i każdy silnik ma swój dostęp do swojego własnego źródełka wody. I przez to nic się teraz złego nie dzieje. Ten pracuje cały czas i tworzy seed oil, bo ten seed oil się przyda tutaj, żeby zrobić nie to, bo to do tego jest potrzebny właśnie kreozot. I na razie tego nie wykorzystuję, tych łączeń, bo to do szyn będzie, ale niedługo już zacznę. A tutaj trzeba będzie robić takie, jak to się nazywa? Czekajcie, znajdę. O, to. To się robi ze zwykłych patyków, a to już impregnated się robi właśnie z impregnated sticków i do nich się wykorzystuje właśnie drewno i seed oil, więc tego seed oilu będę potrzebowała dużo, ponieważ potrzebuję mnóstwo tych właśnie frame'ów, czy jak to się nazywa. I na razie korzystam z tych takich zwykłych, ze zwykłych patyków zrobionych. Ale one szybko się kończą. Te są na pewno dłużej wytrzymałe są. A tutaj jest taki proven frame i nie mam pojęcia, jak to zrobić, bo tutaj nie ma receptury na to, a wiem, że to bardzo długo wytrzymuje. I nie wiem właśnie, jak to się robi, żeby takie proven frame mieć. Jeżeli wiecie, co trzeba zrobić, w jaki sposób ulepszyć jeszcze te patyki, żeby zrobiło się takie proven frame, to bym była wdzięczna, gdybyście mi napisali, bo naprawdę nie ma receptury na to, jak to zrobić. I nie wiem, a wiem, że to bardzo, bardzo długo wytrzymuje w tych ulach i wtedy by po prostu za często muszę biegać do tych uli i zmieniać te proven, nie proven frame, tylko te frame zwykłe, untreated, te frame zwykłe, muszę zmieniać co chwilę, bo one się strasznie szybko kończą. Tutaj mam kąby, wrzucam tutaj sobie do skrzyni i one mi się potem tutaj przerabiają. Także już mam tutaj sporo, sporo rzeczy różnych z tych kombów. Beeswax będę wykorzystywać zaraz w większej ilości i propolis w większej ilości, a silki propolis mi się zbiera, żebym w końcu zrobiła sobie tą zbroję przeciwko pszczołom, bo przecież gryzą mnie co chwilę. Tutaj w tym właśnie na razie zrobiłam po 10 sztuk szkła kolorowego i już wiem, jak to się robi, więc ze spokojem sobie potem, jak już będę miała więcej tego propolisu, to sobie porobię. Tutaj zrobiłam taki pokój. I tutaj właśnie te też stwierdziłam, że zostawię włączone, niech sobie to cały czas działa, żebym nie musiała tutaj wchodzić, co chwilę włączać. Co jeszcze się zmieniło? No tutaj, sorry, tą benzynę sobie donoszę w wiaderkach, no bo to nie jest takie zużycie, żebym potrzebowała koniecznie powiązanie rurami do tych silników. Także tutaj sobie po prostu stąd wiaderkami wrzucam, wlewam, znaczy do tych silników. Na razie najwięcej ten pracuje i przerabia nasiona. Co jeszcze się zmieniło? Pójdźmy tutaj.
O, tutaj już po wyjściu, tam pamiętacie, jest mój mob grinder. A tutaj po wyjściu zrobiłam już tutaj mnóstwo wolnego miejsca, żeby w końcu zacząć budowę tego instytutu. Teraz mam zamiar zasypać to jeziorko, bo ono mi tutaj trochę przeszkadza. Może zostawić jakieś takie kółeczko, żeby albo tutaj po prostu to zostanie, żeby to była jakaś taka z fontanną, coś takiego. Nie wiem jeszcze. W jakiś sposób muszę też zabezpieczyć tą dziurę. Także tutaj właśnie powstanie ten instytut, do którego będę szkła mnóstwo potrzebowała. I tutaj będą właśnie uprawy przyinstytutowe. Także całkiem też możliwe, że tutaj też tego trochę zasypię, bo trochę za mało jest przestrzeni trawiastej. O. A, jeszcze już wiem, co chciałam. Tylko jak już tutaj jesteśmy, to sprawdzimy sobie, jak tam moje pszczoły. No i oczywiście te pszczoły też niestety gryzą, te nie dżunglowe, tylko bagienne. I strasznie, ale to strasznie wolno działają. O, one bardzo, bardzo, bardzo długo. No i tutaj są te właśnie frame'y, które szybko się kończą. Okej, okay, tutaj mi jeszcze jakieś... raz, dwa, trzy, cztery. Tu już nic się nie dzieje. Strasznie wolno działają i w sumie nie dają dużo tych kombów. Hopsa. Te działają dzień i noc, ale też bardzo, bardzo długo im to idzie wszystko, ale te chociaż dają więcej kombów. Okej, okay. Nic nowego. No, także tutaj właśnie obok tych uli pewnie jeszcze w jakiś sposób rozwinę bardziej. O, i tutaj mam taki ten automatyczny stół rzemieślniczy i stąd sobie pobieram kąby. Ale to też jak się pobierze jeden, to też zanim się zrobi drugi, też chwilę to trwa. Więc po prostu chciałabym ten proven frame, żeby wiedzieć... No proszę, już mnie użarła. Głupia. Chciałabym wiedzieć, jak się robi te proven frame, żeby nie zmieniać tak często właśnie tego wszystkiego. Tutaj mam do wydobycia trochę. No i tutaj właśnie powstanie ten instytut. Także to jezioro muszę zalepić. Dobra. Zjedzmy sobie, żeby się odżywić. Okej. Okay. Cześć, owca. No i to możemy tutaj od razu sobie smyk, smyk, smyk. I pobrało nam tam. I z tego... Tutaj może te rury tak brzydko wyglądają, ale w sumie tak stwierdziłam, że dobrze by było, żeby od razu wyciągały te puszki z seed oilem bezpośrednio do skrzyni. Także tutaj już mam i żeby oczywiście się samo do tego urządzenia, do squeezera wrzucało. No i to samo właśnie z tymi tutaj rzeczami przerabianymi w, co jak to się nazywa? Centrifuge. Także, tak jak mówiłam, pytanie brzmi, jak się robi proven frame. Tutaj nic się nie zmieniło. Nie, nic. Tutaj z kolei... Sorry. Sorry, musiałam na chwilę się wyłączyć. Tutaj mi to wszystko ładnie rośnie. Właśnie tam, gdzie będzie ten instytut, potem przeniosę i to wszystko zrobię, żeby było automatycznie, żeby jak najwięcej tych ziaren zdobywać i tak dalej. Po prostu w tej chwili robię tak, że zbieram dynie. Dynie sprzedaję w moim pseudosklepiku i za dynie kupuję ziarenka zwykłe, te takie najprostsze,
bo są zdecydowanie tańsze niż ziarna dyni. Tu mi pszczoły, wam powiem, porobiły, pozmieniały mi drzewa, o, i wyrosło, dostałam sadzanki z tych drzew, które rosną tutaj blisko uli. Jak je ścięłam, to powypadały mi sadzonki właśnie tutaj. Właśnie to jest dziwne, że to pokazuje, że to jest brzozowe drewno, ale tu posadziłam jako jako jakieś takie limowe czy coś takiego, więc teraz sprawdzimy, czy... O! To musi być coś innego, bo nie chce się... Nie chce się... No, zbić toporkiem, tak jak o zwykłe. Zatem z tego drzewa wypadną jakieś inne sadzonki. O, trikapitator nie chce tego użyć, więc z tamtego drzewa musi chyba wypadną jakieś inne sadzonki niż... Ej, co ja robię? Niż te brzozowe. O, zobaczmy, co tutaj nam... O, Silver Bridge Sapling, czyli to jest zmienione drzewo i z tego niestety, jak widać, wychodzi, ale może to będzie można z czymś połączyć albo coś takiego. W każdym razie przez te pszczoły właśnie drzewa mi się pozmieniały i dostałam takie drzewo. O, lime wood. Ciekawe, czy z tego wyrastają też cytryny. Pewnie nie. Zobaczmy, jak się zetnie. O, to już można ścinać. Okej. Okay. A sadzonki? To sadzonki z tego nie wypadają. Aha. To dziwne. No, ale mamy tutaj. Może razem z tym wypadną. Może się zatrzymały liście. Zobaczmy. Może będziemy mieć jakąś sadzonkę? Chyba jednak nie. Nie wygląda na to. W każdym razie przez te frame'y to poszło mi tyle patyków, że muszę postarać się o nowe drzewa. A tutaj mi wypadło jeszcze coś. Dobra, to posadzimy w takim razie takie drzewo. Silver, coś tam. No szkoda, że z tego nie wypadło. Bo udało mi się stworzyć jakieś inne drzewo. Samo, z siebie. I niestety nie daje mi sadzonek. Dobra, to już też więcej sadzonek nie dało. No, a pszczółki, no jak to pszczółki? Zaraz mnie pewnie znowu jakaś użre. O, tutay już mi się frame'y skończyły. Zatem możemy wziąć nową. I wsadzić tutaj. I królową tutaj. I zobaczmy, co tu jest. No, te ładnie pracują, podobają mi się te pszczółki. One dają dosyć dużo. Okej. No, także jak mają te frame'y, to dosyć sporo w sumie tego dają. Tych dobrodziejstw, które powinny dawać. O, bardzo wolno się robią w tym urządzeniu. Tutaj też się skończyły. Okej. Dobra, następne.
O, stąd już przybrałam. O, i mnie użarła. Wiedziałam, że w końcu do tego dojdzie. Tutaj brakuje trzech, tutaj trzech. Okej, czyli jeszcze sześć. No i to strasznie, widzicie, jak to wolno idzie z tego urządzenia. Dobra, idziemy. Jak już mnie pożarłyście, to dawajcie. Dobra. Chociaż dobrze, że pomimo tego, że żrą mnie jak stare, nie powiem co, to dają chociaż dużo tych kombów. A komby są mi potrzebne, żeby w końcu zrobić, zrobić sobie to ubranko przeciwko właśnie gryzieniu przez pszczoły. No tutaj też znowu brakuje tych frame'ów. No i tutaj, tu jest proven frame, który zdobyłam z koniczynki. I właśnie on, widzicie, dopiero jest w połowie z użycia, a jest od samiutkiego początku, ledwo tylko wystawiłam to apiarii właśnie. A przez ten czas już tych pozostałych, tych untreated było tutaj ho-ho albo i więcej. Okej, tu wszystkim brakuje tych frame'ów. I one niestety się strasznie długo robią. Dlatego dobrze by było mieć chociaż te właśnie. Gdzie to było? Tu. Tutaj. O, już jedno zrobiło. Dlatego dobrze by było mieć chociaż te impregnated. To może to też na dłużej wystarczą. Okej, dobra. No i tak sobie właśnie tutaj biegam po tym moim świecie i tylko od pszczółek do pszczółek i w zasadzie nic innego ostatnio nie robię. Trochę tam miejsca na ten instytut zrobiłam, ale w zasadzie to nic poza tym. Także nic się nie stało na tym moim świecie i w zasadzie nie mam wam co pokazać. A jeżeli chodzi o dziury, właśnie. No dobra, może się prześpimy, niech te pszczoły pracują. No dobra, bo się nie prześpimy. Co tutaj mamy? Tu mamy do wyrzucenia te dwie pszczółki. No i tak właściwie się nic więcej nie dzieje. Tutaj to zrobiłam. Dobrze, to wiecie co zrobimy? Założymy sobie. Tutaj mam to, tu. Weźmiemy trochę ziemi, chociaż tam. Trochę mam. Dobra, łopatka jest. Pójdziemy zasypywać dziurę. Nie to, nie tutaj, nie tutaj. Tylko tutaj. Co chciałam? Gdzie są te miski tu? One miejsce zajmują. Dobrze, jeszcze pójdziemy sobie tutaj. I zostawimy te spodnie z koniczynki. Dobra, bo założymy sobie. Aha, to ten też zdejmiemy plecak. O, tu jest jeszcze. Dobra, to jeszcze tutaj wsadzę. Pszczół już mam mnóstwo różnych. Tu mam princesy. Okej.
Ładnie wyglądamy. Tu mamy zupę. I trochę tego. No dobra, to idziemy w takim razie. Okej, to jeszcze by można. Drzewo jest tu. Sobie zobaczmy, co z takiego limy. O, jakie ładne wood planki. Dobrze, to wsadzimy sobie tutaj. Tutaj, o, te wsadzimy sobie tutaj. I te jeszcze wsadzimy sobie tutaj. O, widzicie, jak mam mało tego przez te właśnie frame'y, przez te patyki z tego. Okej. Dobra. Jabłko też może być na potem. Dobra, to idziemy sobie zasypać trochę tego jeziora w takim razie. I pokombinować, jakby to miało tam wszystko na dół złaś wyglądać. Mam na sobie oddychanie pod wodą, hełm. Mogę wszystko teraz tutaj sobie ze spokojem zadirtować. Chcę cały zadirtować od dołu, ponieważ jak potem ewentualnie jakąś dziurę, czy jakąś piwnicę, czy coś takiego, to żeby już mi potem się woda nie nalała. Także będę robiła teraz bardzo, bardzo emocjonującą rzecz, ale najważniejsze, że mogę ze spokojem to robić, bo mogę ze spokojem oddychać pod wodą. Więc mogę to sobie robić, a jak nastanie dzień, to będę mogła i zobaczyć do tych pszczół, czy coś ciekawego od nich już, dobra, dostaję, czy nie. Kurczę. Co to jest? No i w zasadzie to chyba nie powinnam was tym męczyć. I tu jeszcze głębiej. Bo to nic ciekawego. Ale ja już taka jestem, że jak zacznę coś właśnie dirtować, czy coś takiego, albo kopać dziurę, albo coś takiego, no to po prostu no nie mogę przestać. Zresztą to te osoby, które na naszej serii wspólnej z widzami Minecraft Teamwork, to wiedzą, że jak wejdę na chwilę chociaż na serwer, żeby zobaczyć jak idzie, czy pomóc, czy coś takiego, to jak zacznę kopać, wyrównywać teren, to po prostu nie mogę potem zniknąć, pomimo tego, że mówię na przykład, że już idę, bo nie mam czasu i tak dalej, ale jak kurczę zacznę wyrównywać, no to po prostu nie jestem w stanie wyjść z tego. To jest tragedia, że tak powiem. A propos serii właśnie, to jakoś tak wakacje są, a wy się co, wszyscy powyjeżdżaliście? Kiepsko się zgłaszacie. Na szczęście zawsze znajdzie się osoba, która chce wziąć udział i weźmie udział, ale powiem szczerze, że myślałam, że będzie większe zainteresowanie tą serią, więc powiedzcie mi, czy nie interesujecie się, bo temat jest nie halo, że nie chcecie budować sportowych obiektów, wolelibyście coś innego? Czy skończyć już tą serię, czy zacząć następną z innymi budowlami? Napiszcie coś, bo właśnie nie wiem, jak mam tłumaczyć taki brak zainteresowania. Znaczy, jest zainteresowanie, ale wydawało mi się po prostu, że będzie trochę większe. Że to jest w sumie ciekawe. W końcu możecie sobie w ten sposób wypromować troszeczkę swój kanał.
bo, no, bo już mam, a też wam muszę podziękować, bo już jest nas ponad 2500. Także jest tutaj potencjał do tego, żeby sobie wypromować swój kanał, pokazać swoje możliwości większemu gronu. Także zachęcam do brania udziału właśnie z widzami Minecraft Teamwork, bo to jest właśnie seria dla was. O matko, ale się rozgadałam. Czas płynie, nic się nie dzieje. Co tu jeszcze mogę wam pokazać? No nic więcej, no po prostu nic więcej się nie dzieje przez te pszczoły, które za dużo nie chcą. Hej, dlaczego ja nie mogę stąd wyjść? A, bo tutaj roślinka była. A się zdziwiłam teraz. Przez te pszczoły, które za szybko nie chcą pracować, to niestety nic się nie dzieje na tym moim świecie. Czekam po prostu na to wszystko, aż się zrobi, żeby zrobić więcej tych szyb, tego wszystkiego. No ale no niestety no to wszystko wymaga czasu. No pszczoły, co tam? Przygotowałyście coś? Nic, tylko... No zobaczcie, jakie one są strasznie powolne. Strasznie, strasznie. I jeszcze mnie zaraz ugryzie. Na pewno któraś. Cicho, bo się udało, ale i tak zaraz przyleci i mnie użre. Te są też powolne, ale chociaż dają. A to zresztą mówiłam, ja już się powtarzam po prostu. Dobra. To trochę tam zakopałam, to możemy iść. O, i pewnie tutaj też te pszczoły mają wpływ na drzewa, więc może też zlikwiduję któreś i zobaczymy, czy wypadnie z tego jakieś coś fajnego, jakiś inny, tylko który, bo w sumie fajnie wyglądają te drzewa tutaj. Dobra, ten jest blisko. Zobaczymy, czy z tego drzewa... Nie. Nie, nie, bo to by, gdyby miało wypaść coś innego, to by już się chciało... To by już tylko jeden klocek odrąbało. No to w takim razie nie. A ten? Też nie. A ten? Też nie. O, grzybek odszedł. Odszedł. Oho. Ten też nie. I ten też nie. No to nie mają wpływu na te drzewa, te pszczoły. Nie. A szkoda, bo może jakieś ciekawe bym dostała drzewko. Znowu. Okej. A wiecie co? Gdzieś tutaj zbierałam. No dobra. Może jednak nie zbierałam. Polen. Do czego się wykorzystuje polen? Polen. Do czego? Co to jest? Do zrobienia kulki szlamu. Jedna kulka w stylu kulek. I do katalistu. I do jodyny. Jodyna. Polen. Nie wiem. Ale co jeszcze tutaj? Polen. Tutaj wyglądają tak jak te poleny. A i są to poleny. I teraz silver lime polen. A silver beer. O. Plus apple oak polen. A skąd mam wziąć taki apple oak polen?
daje 15%. No to takie właśnie drzewka dostałam. Dwa. A nie złączałam czegoś takiego. Skąd taki Apple Oak? Może jak się Apple w czymś przerobi? W czym można przerobić Apple, żeby dostać polen? Pewnie w niczym. Apple. Jak to wyglądało? Sugar plum. A sugar? Sugar maple. O matko. Chyba nie rozumiem tego wszystkiego. O, jejka. Matko boska, już 31 minut minęło. Nic się nie stało na odcinku. No to cóż, to 25 odcinek. O, tu mam coraz mniej tego, więc też trzeba będzie się zacząć starać o benzynę. No i właśnie się zastanawiam, jak to zrobić, że jeżeli na przykład daleko, daleko stąd jest ropa, no bo ta, którą tutaj miałam, która się przerabiała tutaj na dole, była w miarę blisko. Wprawdzie zajęło to też tam trochę tych rur, żeby to dociągnąć i tak dalej, ale w miarę była blisko, bo tutaj się tędy ciągnęło te rury, pamiętacie? Tutaj dotąd, ale teraz się zastanawiam właśnie, jak będzie gdzieś daleko, to jak to zrobić, żeby to tutaj dotąd przyciągnąć, czy też rury ciągnąć po świecie całym, czy jak to, czy jest coś takiego, co nie wiem, co przesyła, a może wagonikami jakoś, no coś będę musiała wykombinować, no bo w sumie to co, robić gdzieś indziej rafinerię i, no to znaczy, no wiadomo, no rafinerię to ona nie jest duża, więc mogę ją gdzieś tam przenieść i przerobić to. Tak, i chyba wtedy wagonikami i tutaj dotąd, żeby dojeżdżały. Dobrze, czyli trzeba będzie zrobić tam gdzieś hen w świat. Zrobić po prostu wagoniki. Czyli muszę w końcu zająć się bardziej nie pszczołami, a no w zasadzie to po prostu... 3-4-torowo powinnam to wszystko robić jednocześnie, nie wiem jak, nie wiem kiedy, żeby robić i wagoniki, i tory, i nową benzynę, i jeszcze co? Te pszczoły cholerne, tak biegać koło nich. Trzeba je jakoś zautomatyzować, tylko jak? Może, nie wiem. Tak, coś z forestry musi być związane. Muszę to wszystko ogarnąć jeszcze raz. Także no, w takim razie ja kończę odcinek, bo już ma 33 minuty niczego. Odcinek, który ma 33 minuty niczego. Tak chyba się go nazwę. I w takim razie ubrana w taki strój piękny. Kiwam wam. Pa, pa, trzymajcie się. To był 25 jubileuszowy odcinek z modami Minecraft solo. Pa, 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 pa.